wyglądał start honorowy drugiego etapu 73. Tour de Pologne w Tarnowskich Górach. Przez rynek i ulicę krakowską światowa elita kolarzy przejechała aż trzykrotnie. Pierwszy raz wolno i dostojnie, przy drugim i trzecim widać już było rywalizację. Przed wyścigiem oficjalnie zaprezentowano publiczności wszystkich 199 kolarzy. Sportowcy musieli podpisać też listy startowe. No chcemy naprawdę promować miasto poprzez sport, a ludziom dać dobrą zabawę. Kolarstwo jest chyba jedynym takim sportem, gdzie jest taka łatwość i taki bliski dostęp do zawodników. Przecież tego zawodnika, nie wiem, przyjedzie Michał Kwiatkowski, Gołaś, inni, czy Gilbert, można go dotknąć, można z nim porozmawiać. Także że myślę, że mieszkańcy to wykorzystają, docenią i będą z tego bardzo szczęśliwi. Bardzo fajnie, super. Jest pani fanką kolarstwa? No, raczej tak. Jakiś autograf już był od jakiegoś kolarza? Nie udało się. Ale udało się chwycić fajne miejsce, myślę. No, na pewno. Wraz z kolarzami w podróży dookoła Polski bierze udział niemal 1400 osób. Są to m.in. pracownicy techniczni, media i technicy grup kolarskich. Jest to na pewno największe przedsięwzięcie logistyczne w polskim sporcie. Start drugiego etapu wyścigu był wielkim wyzwaniem organizacyjnym także dla miasta Tarnowskie Góry. Do zabezpieczenia imprezy przyczyniło się niemal 300 strażaków oraz policja, Straż Miejska, Bractwo Kurkowe i Ochrona. Ludzie, z którymi współpracujemy tutaj w Tarnowskich Górach, władze, ludzie wyznaczeni przez włodarzy miasta, rozwiązują problemy, a nie je wymyślają. Więc to jest bardzo ważna cecha do fajnej organizacji i wyścigu kolarskiego i czegokolwiek u Państwa tutaj na tym terenie w mieście. Za chwilę będziemy mieć 500-lecie powstania Tarnowskich Gór, czyli tu się coś działo już od wielu lat, no więc jest jakiś ten genius locji, duch miejsca. Drugi etap Tour de Pologne liczył 153 kilometry. Kolarski peleton wystartował z miasta Gwarków, aby dotrzeć na metę w Katowicach. Obecność kolarzy w Tarnowskich Górach, chociaż o wiele dłuższa niż rok temu, była bardzo ulotna. Kolarze jechali z zawrotną prędkością i na trasie przebiegającej przez miasto byli zaledwie przez 23 minuty. By zatrzymać licznie przybyłych na rynek kibiców, Urząd Miejski zorganizował sportowo-kulturalne atrakcje. I tak ulica Krakowska ponownie zamieniła się w arenę rywalizacji dla kolarzy, tym razem tych najmłodszych. W drugim miejskim wyścigu rowerowym dla dzieci wzięło udział ponad 80 zawodników. Dziewczęta i chłopcy startowali osobno w trzech kategoriach wiekowych. Najmłodszy z kolarzy miał 2 latka. Na tarnogórskim rynku można też było posłuchać muzyki na żywo. Kto lubi hip-hop, z pewnością znalazł coś dla siebie. Miłośnicy gitarowych brzmień również nie mogli narzekać.